Snowflakes falling down, it's Christmas time. Snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Cześć kochani, vlogmasy zaczynamy dopiero teraz, bo aktualnie jedziemy do Warszawy, do Patryka, nagrać jakiś film świąteczny, ostatni. Totalnie w ogóle nie mam pomysłu, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to tak, jakby wyglądało to, żeby jest coś na siłę czy coś takiego. Czekam na chłopaków, oni już idą, no ale powiem wam szczerze, że dzisiaj jest wszystko na warszawskich papierach. Jest sobie światło, ale przynajmniej wyglądam gorgeous. Klucze? Nie wiem. Tak, mam. Ja muszę o wszystkim myśleć. Dobra, właśnie wrzuciłem film w ostatniej sekundzie. Wyglądam jak shit. A ty pachniesz jak shit? Żart. Może nie. To dalej ja. Idziemy, bo Uber będzie za 2 minuty. Mało czasu. Mało czasu, bo jesteśmy vlogerzy, prawda? Tak, vlogmas. Witam was w świątecznej oprawie, kochani, i otwieram właśnie kalendarz adwentowy. Nagrywam go, kochani, na zapas, ponieważ wyjeżdżamy, a ja nie mam dużej walizki, a ten kalendarz by mi troszeczkę zajął, także mamy dzisiaj 18 chyba, tak? 19. Mamy 19, szukamy 19, 19, 19, 19, 19 plus. Ale będę miał słodyczów w to, że żarcia. Dobra, 19. Już. Szymon, czemu nie? Nie można tak mówić. 19, jajeczko. Dobra, będziemy otwierać kalendarz i możliwe, że będziecie mnie widzieć teraz cały czas w tej samej koszulce. Because nagrywam na zapas kalendarz, żeby go ze sobą nie brać, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Także co? Teraz mamy 19, także zobaczmy, co mamy w środku. Oh my god, you guys. It's kind of crazy purple color, nazywa się fiołkowe pole. Czy to jest jakaś collaboration tych cieni z Soblem? Sobelem? Guys. It's so cute, very purple. Kamera tego nie oddaje, ale no, it's very cute. To tyle. Dobra, słuchajcie, my idziemy właśnie do Warszawy. Szymon, ja i Patryk. A tu jest jakaś szpara, to chyba nie. Co? Jesteśmy w pociągu i idziemy w ogóle pierwszą klasą, bo nie było już nic w drugiej. Studenci. Tak, studenci, pierwsza klasa. To do czego to doszło? I słuchajcie, no i co? Jedziemy do Warszawy i mamy pomysł na film fajny. Dobra, już trudno. Mamy pomysł na fajny film dla was, taki świąteczny, zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, no, dobra. Patrzcie, Patryk nam mówił, że ma brzydką choinkę, a ja mi się wiem, w sumie... Nie brzydka, tylko że pierwszy raz była brzydka, ja już ją zmieniłem, jest to piękna. Iść taka piękna! Masz nagrywać tych swer domu? Nie nagrywasz tego, że jestem nagi od pasa w dół? Dobra, Szymon, to są ostatnie godziny spędzone przed wyjazdem do rodzinnych domów. Tak, to masz, kochani, to dla jest mi strasznie przykro, że nie będę się widzieć z Mudurmudiną ponad tydzień. Naprawdę, moje serce pęka. Dobra, już nie nagrywam. Zostaw maskę. Muszę zacząć sobie stałem patrolinkę. Ale nie, bo nie, ja powiedziałam tak, to już mam nie nagrywam. Nadzieję, że... Dobra, powiedziałam, dobra, już nie nagrywam, żebyś ty powiedział coś w stylu. Oh, Boże, tyle kłam w jednym zdaniu, aż mi skisło. Ale to jest przecież oczywiste. Dobra, słuchajcie, my będziemy też sobie jeść, kupiliśmy sobie żarcie w Żabce i ja w ogóle teraz 2 dni trochę przeholowałem sobie z dietą, ale od poniedziałku mam dietę pudełkową aż do Wigilii. 4 dni, ale 4 sobie zamówiłem, bo od stycznia będę mieć już, no takich już... Boże, jesteś obrzydliwy, ohydny, bekać tak jak po prostu... Straszny jestem, Patryk. Kalakumba. Patrzyłem się na ciebie, Szymon. Dobra, idziemy jeść i będziemy nagrywać film na mój kanał, ten główny. Wspólny, taki świąteczny. Dobra, słuchajcie, my nagrywamy tabliczki na mój kanał. To będzie świąteczny odcinek. Wiem, że to nie jest nothing special, ale... Mogę cię siedzieć po tej stronie? Zawsze coś. Co? Nie. Dobra, no ale ostatnio on siedział. O! No ale teraz patrz jak siedzi i będzie znowu siedział dupą. No to zaczynamy nagrywanie i mam nadzieję, że tym razem ktoś nie ale będzie przeszkadzał. Wszyscy pisali w komentarzach, że było śmieszne i że jestem super. No ale nikt nie wie jak było na backstage'u, że po prostu... Że mu domu nie pasowało. Dobra, nagrywam! O, jesteśmy właśnie już po nagraniu odcinka u mnie. Bardzo miły, przyjemnie oraz świąteczny. Właśnie chciałem powiedzieć, że to był chyba najgorszy odcinek, jaki nagrywałem. Bo wyszło jakieś murmur.
Bo w ogóle kłamstwo jakieś się szerzyło. W tym odcinku to był szczyt. Nikt mnie tak... O, nie wytrzymam. A to 32 miałem. Chyba. To... Jak po prostu mnie zdenerwowali oni. Jestem potraktowani. To jest czy... Nie, po prostu Kacper się... Boli cię to, że ci powiedziałem prawdę? Chyba odwrotnie. Właśnie to chciałem powiedzieć. Nie, w ogóle to jest totalna nieprawda z tym, co było na odcinku. No wyczekujcie, on będzie... W środę będzie. Na moim głównym kanale, ale... Nie warto wchodzić, nawet nie wchodź. Pomińcie wszystkie reklamy. Nie, proszę oglądać wszystkie reklamy. Wejdźcie do reklam, ale nie do odcinka. I przy okazji, jak już to oglądacie, proszę dać unsuba Patrykowi Domańskiemu, dobrze? Dziękuję. O, teraz nagrywamy film do Patryka. Patryk szybko był u fryzjera jeszcze i ma buraczane włosy. Barszcz czerwony na głowie. Dobra, nagrywamy, no. Lecimy, tak? Mhm. Dobra, słuchajcie, my się zbieramy, wychodzimy. Tak. Ja idę na paznokcie, Szymon gdzieś tam, a... Patryk tutaj się szykuje chyba na randkę jakąś. Patrzcie go, jaki odwalony. No. Randka widno. Patryk, życzę ci najserdeczniejszych świąt Bożego Narodzenia. Żeby cię nie męczył świąt. No. Dobra, Patryk, to jest ostatni vlogmas z tobą, więc musisz złożyć życzenia osobom, które stale oglądają vlogmasy. Kochani. Nie wam, nic wam nie życzę, ale wam zaśpiewam życzenia. 100 lat i szczęśliwego nowego roku. To tyle. No. No i to tyle, to my lecimy. Dwa filmy nagrane, spina jest. Pokłóceni na nowy rok. Pokłóceni na nowy rok są. Ej, naprawdę my się chyba dopiero widzimy po nowym roku. O nie. Jejku, jaka szkoda, będę naprawdę pa. Dobra. Tak jak wam wcześniej mówiłem, ja idę na paznokcie. Szymon już dzisiaj wraca do siebie i w tym vlogmasie, no resztę już spędzicie ze mną, a nie wiem, czy od jutra Szymon będzie nagrywał i wysyłał mi WeTransferem swoje części, czy coś, zobaczymy. To jest ostatni wspólny vlogmas, tak wiecie. Face to face. Idziemy do klatki. Będziemy to jeszcze pewnie robić osobno, ale ostatni raz razem na vlogmasie chcę wam życzyć wesołych świąt. No i co? Ej, nie ma fokusu, czy mi się wydaje? To oddal, bo jak bliżej dasz, to gorzej. No i co? Ja jutro jadę do rodzinnego domu, Szymon, dzisiaj i życzymy wam... Wesołych świąt. Wesołych świąt! Reszta vlogmasu będzie już osobno. No. No dokładnie tak. Dobra, to nara. To nara. Ja idę jeszcze na pazury, to wam pokażę, spokojnie. Ej, a ty nagrywałeś kalendarz? Ale jakby dzisiaj, czy to jest w tym ciągu? Wczoraj nagrywałem. W tym ciągu? Na dzisiejszy vlog. Tak, w ciągu. A dobra, to ja też. No bo w ogóle my nagrywamy, bo nie bierzemy kalendarz ze sobą i w ciągu w takim ciągu nagrał Szymon, ja też nagram dzisiaj w ciągu swój kalendarz, żeby już nie brać go ze sobą do zawiercia, bo po co? No. I mój Hauber przyjechał, czy mi się wydaje, wy a? Chyba tak. On dobra. Mi tak kombinuje. To pa! Słuchajcie, już kiedyś Agatka była u mnie na vlogmasie i robimy nowe nails. Będą trochę bardziej soft, ale takie właśnie chcę zrobić. Taki kolor. Ej! Ten kolor, co będziemy robić, będzie mega mi pasował do swetra. Bo kupiłem sobie taki nude sweter, taki ecru, taki biały, ale taki. O! Mega sobie, będzie mi mega ładnie pasowało. Będzie być ciemne i jasne. Ciemne i jasne. No zobacz, pokażę wam później, jakie będziemy robić nails. Także. Can't wait. Patrzcie. Taki jeden. To nie jest baza, to będzie zdobienie. I następny... No dobra, to pokażemy potem najwyżej. Dobra, słuchajcie. Ja wam pokazuję, jakie piękne nails mi zrobiła Agata. Are so gorgeous. W kamerze trochę nie widać tego nude, ale one mają takie o. O, patrzcie. Troszkę widać. Ale są przepiękne, very classy, very clean, very gorgeous. Thank you. I'm Kylie Jenner. Call to my manager. Słuchajcie, ja jeszcze raz serio polecam wam w 100% Agatkę. Jej Instagram gajewska.nails. Tak. Także słuchajcie, zaglądajcie do niej na Insta i szukajcie paznokci w Warszawie. To the best person. I w ogóle vibe super. A ja to czasami przychodzę tutaj do Agatki na plotki, nie na paznokcie, mi się wydaje. Sędzia Anna Maria Wesołowska! Ty dzisiaj za późno na nią, ale... No, no. W ogóle od ostatniej części vlogmasa minęło trochę czasu. Jestem już w domu, pakuję się. Jest prawie czwarta, więc pewnie znowu zarwę nockę. Ale
Jeszcze mam do nadrobienia, pewnie już widzieliście kalendarz adwentowy, ale ja muszę nagrać jakby kalendarz adwentowy na zapas. Nieważne, nie wiem czy zrozumiecie. Więc będę musiał to zrobić jeszcze dzisiaj. Plus, no muszę wziąć prysznic, bo czuję się naprawdę dirty. Ale mniej więcej już jestem spakowany, chyba jeszcze pielęgnacja, ale to najpierw muszę się umyć. Trzymajcie kciuki, żebym nic nie zapomniał, bo to jest bardzo ważne. Jak ja czegoś zapomnę, to ja się załamię. Bo dla mnie po prostu nie wzięcie jednej małej rzeczy, to po prostu będzie katastrofa. I wziąłem tyle rzeczy, że ja nie wiem, czy zamknę walizkę. Jeszcze buty, suszarka, grzebienie. Girl, stop. Boże, ja naprawdę nie wiem, jaki ja mam problem z nagrywaniem końcówek vlogmasów, ale znowu zapomniałem dograć końcówki vlogmasa i nagrywam ją na tle ściany moich dziadków. Nie wiem, dlaczego oni wybrali kolor pistacjowy ściany, ale no, za atrakcyjny nie jest, nieważne, ale ja już nagrywam z zawiercia. To w następnym vlogmasie pokażę wam podróż tutaj. No i co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Koniecznie stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i powoli zbliżamy się do końca vlogmasów. Fajnie nam wychodzą, nie? Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak tutaj zrobiliśmy fajne rzeczy. No, trzymajcie się, buziaki i do jutra.